Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Worms Revolution Kampania. I zaczynamy kolejną mapkę. Ahoj, nadchodzi ból. Obecnie rzadko się zdarza, że walki w Worms Revolution nie spełniają czyichś oczekiwań. Byłoby dobrze, gdyby tak pozostało, więc po prostu rób swoje. Już im się nie chciało chyba nic wymyśleć nowego. I takie coś napisali. Ale zobaczymy, jaka to będzie mapka. Może będzie fajna, ciekawa. Okay. This is another one of those campaigns where certain doom looms randomly above the sea. I don't want to put a daunting picture in your brain, so think about something nice, like a piping hot pie with a nice little bunny on it. Oh look, a matching worm skin and tie belt. I'll take them both. Shop keep. These are our target, boys. Memorize them, then vaporize them. Zapamiętajcie i zniszczcie. Perhaps if we weren't at war, we could be friends. Get stuffed. Wow. Dobra, tym jesteśmy. Dużo tych przeciwników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu aż. U nas jest tylko cztery. No dobra. Damy radę. Nie ma się co przejmować. No i broni mamy więcej. Ja będę używał standardowych broni, bo je bardzo lubię. Na przykład bazooka. No i wykończony gościu. I co zrobi nasz poszukiwacz słońca? Nic nie zrobi. No, tak jak myślałem, skakanka. Przeczekał sobie kolejkę. Mogę coś na nich zrzucić? Atak z powietrza. Ale to jeszcze nie teraz. Teleportacja. Dobra, teleportujemy się gdzieś. Myślę, że... tu chyba będzie... Dobra, zobaczymy, zaryzykujemy. Może tu będzie dość bezpiecznie. Znaczy, tu w ogóle nie będzie bezpiecznie. Ale może jakoś uda mi się ich szybko wykończyć. W tym miejscu. Znowu przeczekał kolejkę. No co za nub. Nic nie chce atakować. Denton. Oto wodorosta wykończymy. Tylko, że nie chciałbym aktywować tej miny. Ale już to zrobiłem. No cóż. Zdarza się. Nudy, nudy, nudy. O, teraz tym gościem jesteśmy. Nasz naukowiec wykończy wodorosta. Tylko, żebym dobrze trafił z tej bazuki. O to chodzi. No i co zrobimy? Teraz jest przynajmniej porówno 4 na 4. Tak, 4. Nie, jeszcze jest 5 ich, lol. No i co on robi? O, schował się. Zax. A, mam atak z powietrza już. Dobra, zobaczmy. Opalonego to sobie zrzucę w jakiś fajny sposób z tego, z baseballa. Ale trzeba się pozbyć tego gościa. Może z tej strony jak uderzę to... A dobra, zobaczymy, może mu nie... No, i plop, poleciał. Teraz jest porówno, przynajmniej. Yo ho ho. Piracka piosenka. Ale bańka mydlana wielka. Patrzcie na cały ekran. Dobra, co by tu zrobić? Działko może bym postawił? Nie. Jetpack. Razy dwa. No dobra.
Jak razy dwa to wykorzystamy. Masz. Łooo, ale spadłem. A przynajmniej go wykończyłem. Nie ma szans na przeżycie. 131 mu zabrało. To jest bardzo dużo. Całe życie o 31 więcej. Ale lipny ruch. Teraz tym jestem, gościem. Nie chciałbym kolejki marnować, więc może jetpack. Dobra, polecimy. Tego wykończymy. Tylko czym by go tu walnąć teraz? Z bazuki może? Nie, mam pomysł. O, to będzie ciekawe. Strzelba i go zrzucę na tą minę. No dawaj, aktywuj ją. Patrzcie, nie aktywował jej. Ale chamsko. Hehe, strzeliłem sobie w twarz. No dawaj, zrób jakiś ciekawy ruch. I znowu to samo. Nic ciekawego ten komputer nie używa. O, dwóch w jednym miejscu, tak? Wykorzystamy tą przewagę. Postawimy im działko. Niech się tylko teraz ruszą. Hehe. No, dość ciekawe. O. Ło, ale poleciałem. Ale zamieszanie się zrobiło. Tu wybuchło, tutaj działko zaatakowało, tutaj poleciałem. Niesamowite rzeczy się zaczęły dziać. O, za 105. Ten też zginął. O, ten też. Został im tylko jeden. Jeden robal im został. Co ja mogę zrobić? Zmiana robala oczywiście. Tym go wykończymy. O, wskoczyłem, udało mi się. Fajnie. Teraz jeden celny strzał. Ale to i tak go nie zabiło. Kurde. Mam nadzieję, że mam jeszcze jedną zmianę robaka. Wtedy może jeszcze raz sobie zmienię na tego i go wykończę. Ale mnie trafił. No to chyba sobie nie zmienimy robala. Dostał z działka. Może nawet go to zabije. Byłoby fajnie. Nie no, 4 punkty życia mu zostały. Jaki niefart. Żebym mógł coś zrzucić. O, bunkrołamacz. To będzie dobre. Jeden cios i leży.
I o to właśnie chodziło. We fought them on the beaches and made smash crabs of them all. Dokładnie, o to chodziło. Oczywiście złoty medal. Dobra, jedziemy z następną mapką. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Zagramy sobie dwie mapki. Bijatyka na plaży. Moje ulubione walki to takie, które trzymają w napięciu do samego końca. To zawsze coś miłego dla neutralnego obserwatora. Choć oczywiście chcę, abyś to ty zwyciężył z drugiej strony. Co będzie, to będzie. Dokładnie, co będzie, to będzie. Zobaczymy, jak to teraz nam pójdzie. We received intelligence that the enemy worms want to negotiate a ceasefire. Isn't that heartwarming? That means they'll be much easier to kill. Remember, this is a deathmatch game. Only one team can win. The rest of the losing side has to be wiped out. So let's get in there and give those peace-yearning, humble pie-eating cowards a jolly good hiding. Not exactly wound up like coiled springs ready for action, are you, lads? Look lively. I've had worms shot for looking this disinterested in being killed. I'm no archaeologist. My career isn't in ruins, but even I can spot the hidden treasures in dislodging this object. These fellas could do with an ice-cold shower of death. Dislodge the object to administer a lesson in H2O. Looks like these bozos fancy themselves as heroes. Why not make them zeros? Their score in the being alive competition. Oh, hi, enemy worms. If you lost something, this matchup, for example, you will, you divs. Ale ich nawyzywał. To dopiero będzie ciekawe. Cztery wormsy mamy, a ich jest 4, 5, 6, 7. Kurde, znowu za dużo. Ile broni, o losie. Dobra, może tutaj bazuką sobie strzelimy. Choć to się da zniszczyć. Ciekawe. O, no niestety nie udało się. A wiecie co, mam pomysł. Zacznę sobie od początku. A co mi tam? Dużo nie stracicie przecież. A mi będzie łatwiej. Łatwiej wykończyć wszystkich wrogów. Dobra, bazooka. I trafiamy, teraz się uda. No powiedzmy... No nie do końca o to chodziło, ale niech będzie. Poszukiwacze słońca atakują po raz kolejny. W sumie to mam pomysł, jak ich wykończyć, tak wszystkich za jednym zamachem. Tylko ciekawe, czy to mi się uda. Może nie wszystkich, ale chociaż dwóch albo trzech. O, ale daleko jestem. Niesamowite, jak daleko jestem. Kurde, nie chcę trzymać dwóch robaków w jednym miejscu. Może być bardzo niebezpieczne. Tamtego gościa chcę strącić. A, nie spadł. Co za pech. Wciąż jestem na przegranej pozycji, że tak powiem. Jest ich więcej. Ale widać... No, w sumie trafił mnie. Żebym jeszcze tej mapki nie przegrał, to dopiero byłoby śmieszne. Teraz tym jestem.
Trzeba zdobyć dobre pozycje. Myślę, że sobie tym polecimy na jetpacku. Może tutaj. Okej. Dobra, tu działko chyba postawię. To będzie dość mądre chyba rozwiązanie. O nie! Ale odwaliłem. Widzicie, co się stało z działkiem, jak poleciało? Nie tam, gdzie chciałem, się stoczyło. O, i popełnił samobójstwo. Co sobie zrobimy? Zmianę robaka. Kurde, jeszcze tego wrzucę tam. Będzie śmiesznie po prostu. A nie mogę niżej. Jaki tu by sposób ich załatwić? Dobra, może tak. Tak, żeby jeszcze tą minę jakoś wrzucić. A, oberwałem. Ale dobrze, wszyscy są pod wodą. Nie, nie są wszyscy pod wodą. Ale może i tak być. I tak będzie dobrze. No i co wymyśli gościu? Jeszcze muszę się... Kurde, jeszcze chyba żadnego nie zabiłem. Patrzcie, jak wycelował. No i tak mnie nie trafił. Hehe. Dobre to było, ale mnie nie trafił. Dobra, to spróbujemy tamtego może. Bez jetpacka, bez używania żadnych... Mam coś w ogóle, co by tam poleciało? Jakoś... Rakieta z namierzaniem, coś w tym stylu? Nie mam tego. Dobra, to bazooka. O, tak! To mi się udało, nawet nie zamierzałem takiego czegoś zrobić. No ale dobra. Jest dobrze. Odblokowano osiągnięcie, zgnieciony. Pięknie. Ten już leży obok tej muszelki. Nic nie mówię. Jeszcze się ruszył. Działko mocno bije. W którym teraz będę, ciekawe. A, teraz on jeszcze. Teleportował się, patrzcie, jaki mądry. Ale to mu nic nie da. I tak jego los jest przesądzony. A w sumie złapiemy sobie ten zasobnik. Tą skrzyneczkę. Może coś fajnego. Staruszka. W sumie nie taka zła ta broń. Puszczamy babcia, babcia bije laską wszystkich. Nie no, żartuję oczywiście. To jest wybuchająca staruszka. Tak, żeby inaczej. Tych wykończymy. No, właśnie im rzucimy staruszkę albo dynamit. O. Coś, co ich bardziej zabije. Żebym nie sfajlował teraz. Jo. Idealnie. Każdy oberwał. No, niech spadną w jedno miejsce. Sporo oberwali moim zdaniem. Ponad 100, więc to jest całkiem dobry wynik. Jest takie obrażenia obszarowe poszły na nich. Zobaczcie, znowu ten oberwał. Odblokowano osiągnięcie, moja broń, moja ofiara. Nie wiem, czy wy to widzicie, te osiągnięcia? Napiszcie w komentarzu, czy wyświetlają się osiągnięcia w górnym prawym rogu ekranu. Bo nie wiem, czy to Fraps nagrywa.
Tam. Teraz ja? Nie, cały czas komputer myśli. Ale on wolno myśli. Patrzcie, coś się chyba zwiesiło, bo komputer nic nie robi kompletnie. Zaraz mu się kolejka skończy. No, kolejka mu się skończyła i teraz moja kolej. Znowu jesteśmy tym robalem. Teraz puścimy staruszkę. Powinienem wszystkich ich wykończyć. Nie, staruszko! O, w złym miejscu, ale dobra. I tak tego nie przeżyją. Teraz zabiją się nawzajem. No, tak. Prawie tak jak zaplanowałem. Nie sądziłem, że aż taki duży obszar, aż tak dużo obrażeń zadaje staruszka. Patrzcie, jaką dziurę wywaliła. Aż można zobaczyć tam cały most. O, znowu komputer. Tam, taram, tam, tam. Nie wiem, co on chciał wykombinować w ten sposób. Dobra, czas się ruszyć naszym naukowcem. No skacz. Nie oszukuj i skacz. A, przyjemna muzyczka. Bazuką go? Czy może czymś innym? Nie no, bazuką go. Za 40 oberwą. Dobrze, mamy jeszcze jednego jetpacka. To sobie będziemy mogli polecieć do tego zbunkrowanego gościa w prawym rogu. No. A tymczasem co nasz strażnik zrobi? Myśli, myśli. Nie, no naprawdę, ten komputer za długo myśli. Mógłby szybciej te ruchy wykonywać. Dawaj, dawaj, tu się odcinek kręci. Patrzcie, jaki wolny. No, ale obrażenia ładne, jak zawsze. Jest, zostało mi 8 punktów życia. Co zrobimy? Może trochę na linię poskaczemy. Psie! Nie można się złapać przedmiotów, takich jak zapalniczka czy na przykład ta ryba. Lina się do nich nie przyczepia. Tego też nie wiedziałem, więc niestety się nie udało. No i co on kombinuje? Naprawdę nie rozumiem. Teraz tym jesteśmy. Dobra, to wykończymy tego grubasa. Tylko jakbym się tam mógł dostać jakoś. Dobra, bazooka! I o to chodzi. Tylko żebym trafił. Udało się. O, nie zginął. Co za pech. Jakby centralnie dostał, to by mu 40 zabrało punktów. A tu nic. A tu lipa, nie dostał. Ale oberwałem. Łącznie za 54 punkty. Dobra. Lecimy. Kurde, o, tam jest mina u góry. Nie wiem, czasem mnie to nie zabije. Dobra, ominiemy ją. Popełnimy tu samobójstwo. Bo jakąś mocną broń bym tutaj użył.
Albo nie, mam pomysł. Po co mam popełniać samobójstwo? Może on jest taki głupi i nawet się nie skapnie. Okej, żeby mnie to nie zatopiło. Okej, chyba jest... Chyba się topi. Nie, on jednak chyba nie jest taki głupi. Będzie ciężko go wykończyć, trzeba będzie przez pół mapy bazuką strzelać. Granat rzucił. Kurde. Nie no, zabiję mnie. Tu sobie postrzelamy. No, za to chyba nawet srebrnego nie będzie medalu. Za to co najwyżej brązowy. Okej. Tutaj nie ma co się już bawić. Strzelamy po prostu tutaj i on ginie. O nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie chce mnie zostawić! Ała. No, będzie jeszcze trzeba postrzelać. Sporo, sporo. No i co on kombinuje? A, zobaczymy co jest w tym zasobniku. Może znowu jakaś staruszka, albo jakaś fajna broń. Dynamit, o! Mocne. Może ja tam się nie dostanę do niego, to jest problem. Dobrze. Wykończymy go powoli. Jeszcze nie, tu jeszcze pod sobą ma beczkę, to zginie jak nikt inny. Ale naprawdę ten odcinek będzie bardzo długi. Miały być krótkie odcinki, a ten będzie wyjątkowo długi. Więc możecie to potraktować jak taki, jako taki special, że tak powiem, special z Wormsów. Półgodzinny odcinek. Albo jeszcze dłuższy będzie, zobaczymy. Na razie na stoperze mam jakieś 28 minut. Trzeba się stąd wydostać. W sumie tędy sobie przejdziemy. Kurde, szkoda, że w tych Wormsach nie ma szybkiego chodzenia. W Armagedonie był taki skill szybkie chodzenie. Który powinien nazywać się szybkie pełzanie, moim zdaniem. Ale to już zależy od autorów gry, co oni tam sobie wymyślą. Dobra, 24 sekundy jeszcze mam. Może uda mi się go jakoś wykończyć jednym strzałem. Nie, nie sądzę, pewnie to przeżyje. 50 mu zabrało. No to jeszcze tylko druga połowa. No taka chwila ciszy nastała. Komputer myśli, ja też myślę, jaki wykonać następny ruch. No i co on zrobił? No nawet nie trafił we mnie. Ale normalnie ten deathmatch bardzo dobrze mi się gra. Dobra, spróbujemy trafić. Patrzcie jak trafiłem, po prostu pięknie. No i chyba teraz zginie. Jeżeli teraz nie wyjdzie, to powinno mu zabrać 5 punktów życia i powinien umrzeć. No, bo to jest naukowiec. Jeszcze dostał 5 punktów. Teraz straci 5.
Zostało mu 4. No to byle jaka broń teraz. Myślę, że będzie zniszczony. Trzeba by mu to rzucić. Dobra, bazooka. Nie będziemy się bawić. Żebym znowu w siebie nie strzelił. Zobaczmy, czy jestem... Dobra, w dobrym miejscu jestem. No, idealnie. Powiedzmy. I would love to say how proud of your combat competence I am, but I'm not going to. No, I'm really not going to. Okej. Okay. O, srebrny medal, patrzcie, świetnie. Dobra, ten odcinek naprawdę był długi, także dziękuję, że go obejrzeliście i wytrwaliście do końca. I pamiętajcie, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają wam się filmy, to jest naprawdę coś, co mi pomaga, co mnie motywuje do działania. I to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.